Siema, słuchajcie, na razie wam chwilowo nie powiem, gdzie jestem. Bardziej co bardziej, czy nie mogę się domyślać. W każdym razie wspólnie z firmą Bestcar Garage, Krzysztof Dąbrowski, przygotowaliśmy niezłą niespodziankę. Na stronie Bestcar Garage była już ta niespodzianka. No i co wam powiem? Pokażę wam pewne zdjęcie. El Camino 7-8 z Gas Monkey. Czekałem na tą chwilę bardzo długo i oto jest. Prawdziwy, 1:1, tu na miejscu. El Camino z najbardziej znanego warsztatu na świecie chyba. 5.0 V8 78 rok. Gas Monkey przysłało blachę, niestety bez autografów i tylko jedną, ale jest. Rarytas. Samochód w mega fajnym stanie. Blacharsko w zasadzie nic mu nie brakuje. Chwilę miałem okazję pojeździć. Co mam powiedzieć? Dla mnie auto mało, bo wiecie, że lubię, uwielbiam full size'y. Ale bardzo ciekawe doświadczenie. Robiliśmy fajną sesję. Szczegóły będą na Green Zone i oczywiście na Bestcar Garage. Samochód skręca, jeździ, trąbi, hamuje. A propos hamowania, to ma powymieniane wszystko, co powinno być. Cylinderki nowe. Materiał, jak widzicie, też w ogóle nie zniszczony. Wszystko fajnie, pięknie. W środku, jak widzicie, też w zasadzie nic mu nie brakuje. Nic nie jest podarte. Podsuwitka jest cała. Fajny shifter. Sprzęcik jak sprzęcik. No, zegary, kierownica, wszystko w oryginale. Fotele całe. Jakby co? No cóż, muszę was zmartwić, samochód nie jest na sprzedaż, bo już jest sprzedany, więc nie kupicie, ale zostaje w Polsce. Na razie nie zdradzę gdzie, ale jest szansa, że będę widywany tu i ówdzie. Także koronawirusem, koronawirusem, ale my działamy i robimy swoje. Gdyż na co dzień, mi się język plącze, nie co dzień mamy okazję obcować samochodem, który był w Gas Monkey Garage. Pozdrawiam i niebawem szczegóły na Green Zone. Trzymajcie się, na razie.